Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o klejach cyjanoakrylowych oraz jak wykorzystując sodę oczyszczoną naprawić przy ich użyciu przedmioty z tworzyw sztucznych. Zapraszam na film. Kleje cyjanoakrylowe to cała rodzina klejów na bazie estru kwasu cyjanoakrylowego. Najpopularniejsze to dwucyjanoakrylany etylu, czyli m.in. popularne superglue. Oprócz nich do klejów cyjanoakrylowych zaliczamy dwucyjanoakrylan metylu, cyjanoakrylan N-butylu, cyjanoakrylan oktylu czy cyjanoakrylan dwuoktylu stosowany np. w medycynie. Polimeryzacja klejów cyjanoakrylowych odbywa się pod wpływem wilgoci znajdującej się w powietrzu, a czas reakcji jest dosyć krótki. Kleje te potrafią połączyć stal, aluminium, szeroką gamę tworzyw sztucznych, ale tutaj trzeba być ostrożnym, bo na przykład najczęściej nie jest on w stanie dać sobie rady z polipropylenem, elastomery, skórę i drewno. Z drugiej strony kleje te niezbyt dobrze łączą do gładkich powierzchni, na przykład szkła, a także w kontakcie z włóknami naturalnymi, takimi jak wełna lub bawełna, wywołują reakcję egzotermiczną. Mają słabą wytrzymałość na ścinanie i o wiele lepszą na rozciąganie. Kleje cyjanoakrylowe wykazują się niezbyt dużą odpornością na temperaturę, zwykle do około 55-95 stopni Celsjusza. Dopiero z wykorzystaniem specjalnych stabilizatorów temperatura ta rośnie do 140 stopni Celsjusza. Odmiany kleju mogą się różnić między sobą konsystencją. Producenci dodają np. krzemionki koloidalnej, żeby uzyskać postać żelową. Ze względu na lepkość kleje możemy podzielić na te o niskiej lepkości, takie jak np. superglue, o średniej lepkości oraz o wysokiej lepkości, jak prezentowany Aquix. Kleje o wyższej lepkości dłużej wiążą, dzięki czemu pozostaje więcej czasu na wyrównanie i ustabilizowanie łączonych powierzchni. Na szybkość wiązania, poza lepkością, wpływa też wilgotność otoczenia. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy mieści się ona w przedziale od 40 do 60%. Temperatura otoczenia, grubość nałożonej warstwy i tutaj najlepsze rezultaty uzyskuje się dla cienkich warstw, około 0,15 mm. Sam proces wiązania można przyspieszyć z wykorzystaniem tzw. aktywatorów. Na przykładzie widać wyraźnie, jak spryskany aktywatorem klej w ciągu kilku sekund zaczyna polimeryzować. Z kolei usuwanie klejów cyjanoakrylowych możliwe jest z wykorzystaniem specjalnych związków, tzw. debonderów lub zwykłego acetonu. Kleje mają ściśle określony termin przydatności do użycia. Najczęściej wynosi on około 12 miesięcy dla zamkniętego kleju. Niektórzy producenci wskazują, że jeśli klej będzie przechowywany w temperaturach około 12 stopni, w niskiej wilgotności, np. w lodówce, to czas przydatności można wydłużyć o dodatkowe kilka miesięcy. Niestety po otwarciu, na skutek kontaktu z wilgocią w powietrzu, czas przydatności kleju do użycia spada do około 1 miesiąca. Sposobem, żeby go delikatnie wydłużyć, jest przechowywanie go w zamkniętym szczelnie pojemniku razem z pochłaniaczem wilgoci. Kleje cyjanoakrylowe znajdują zastosowanie m.in. w modelarstwie, kryminalistyce do zbierania odcisków palców z gładkich powierzchni, medycynie, specjalne odmiany klejów cyjanoakrylowych służą do zamykania ran, w stolarstwie. Tutaj stosowane są np. równolegle z drugim klejem. Wówczas cyjanoakryl tworzy szybkie wiązanie, aby ustabilizować element, zanim drugi klej zwiąże i zapewni docelową wytrzymałość. Do nadawania błyszczącego i szybko schnącego wykończenia. Po zmieszaniu z pyłem drewnianym do wypełniania ubytków w drewnie. Kleje cyjanoakrylowe nie są uznawane za toksyczne, ale mogą podrażniać skórę, śluzówki, oczy, nos, gardła, płuca, a także niektórzy mogą być na nie uczuleni. Kleje cyjanoakrylowe można wykorzystywać bez aktywatorów, których zadanie w zasadzie polega na akceleracji procesu polimeryzacji. I w zasadzie nie ma tutaj widocznej różnicy między działaniem popularnych klejów w małych tubkach, a na przykład widocznym Aquixem.
Jeśli potrafimy ustabilizować połączenie przez dłuższy czas, użycie aktywatora nie jest zatem konieczne. Tutaj w ramach próby skleiłem na krzyż dwie listewki o szerokości 45 mm. Aby zmierzyć siłę rozrywania, wykorzystałem wagę bagażową. Jak widać, po 3 minutach wytrzymałość wiązania uzyskanego bez aktywatora była większa niż samego materiału. W przypadku użycia aktywatora już po 5 sekundach uzyskano bardzo dużą wytrzymałość. W sieci można znaleźć sposób na przygotowanie aktywatora do klejów cyjanoakrylowych bazującego na sodzie oczyszczonej. W związku z tym przeprowadziłem prosty eksperyment. Sklejałem 4 pary kawałków kantówki sosnowej, 2 pary z wykorzystaniem kleju Aquix, 2 pary przy użyciu kleju Patex SOS Super Klej Uniwersalny. Dla każdego kleju raz jako aktywatora wykorzystywałem roztwór sody oczyszczonej, a raz dedykowany spray Aquix. Każdą parę po połączeniu ściskałem przez około 5 sekund. Wytrzymałość połączeń przedstawiała się następująco. Najsłabsze połączenie uzyskano klejem Patex z aktywatorem w postaci roztworu sody oczyszczonej, potem klejem Aquix z aktywatorem w postaci roztworu sody oczyszczonej, następnie klejem Patex z wykorzystaniem aktywatora Aquix, natomiast najmocniejsze wiązanie klejem Aquix z dedykowanym aktywatorem. W każdym jednak przypadku po 5 sekundach uzyskano wiązanie mocniejsze niż to, gdy nie stosowano żadnych aktywatorów. Na koniec pokażę, jak wykorzystać klej cyjanoakrylowy do naprawy przedmiotu z tworzywa sztucznego. W widocznej półce lodówkowej wyłamany jest haczyk, na którym się ją zawiesza na drzwiach. Półka według oznaczenia wykonana jest z polistyrenu. I choć do klejenia polistyrenu zalecane są inne kleje, to akurat sposób, który chcę zaprezentować, spisuje się z tym tworzywem idealnie. A mianowicie odbuduję brakujący fragment półki, korzystając z mieszanki sody oczyszczonej i kleju cyjanoakrylowego. Najpierw jednak trzeba było spróbować, który klej spisze się w tym przypadku lepiej. Ten o wysokiej czy o niskiej lepkości. Okazało się, że kleje o niskiej lepkości wypadają lepiej, bo przenikają między drobinkami sody. Kropla kleju o wysokiej lepkości staczała się po usypanej sodzie. Kwestią otwartą jednak pozostawało, jak zbudować formę, którą można by wypełniać na zmianę sodą i klejem. Ostatecznie zdecydowałem się narysować ją długopisem 3D z filamentem PLA. Sam wydruk dosyć słabo przywierał do powierzchni półki, więc samodzielnie nie nadawał się jako sposób do odbudowy brakującego jej fragmentu. Czas na właściwą naprawę. Najpierw oczyszczam fragmenty półki, potem rysuję ścianę szalonkową długopisem 3D. Obcinam nadmiar filamentu, delikatnie wygładzam powierzchnię wypalarką. Co prawda ściany nie były stabilne, ale nie chciałem pracować tym narzędziem, gdy struktura będzie wypełniona klejem cyjanoakrylowym. Po delikatnym wyszlifowaniu powierzchni pilnikiem przystępuję do wypełniania konstrukcji. Nasypuję niewielkie grubości warstwy sody oczyszczonej, zalewam ją klejem cyjanoakrylowym i czekam, aż on wsiąknie. Całą procedurę powtarzam kilkukrotnie, aż do uzyskania pożądanej wysokości wypełnienia.
Jeszcze na koniec nakładam odrobinę kleju na linii styku i spryskuję deaktywatorem. Na koniec jeszcze wszystko przeszlifowuję pilnikiem i półka naprawiona.